proces oczyszczania od Niemców zachodnich ziem Rzeczypospolitej zbliża się ku końcowi. Wojska radzieckie, posuwając się brzegiem Wisły, zajęły Toruń. Błyskawiczne tempo radzieckiego natarcia przeszkodziło Niemcom w zniszczeniu miasta. Przez 5 lat był Toruń widownią niesłychanego w dziejach terroru antypolskiego. Ludność polską masowo wysyłano do obozów koncentracyjnych i rugowano z miasta w sposób bezwzględny i okrutny. Dobytek Polaków przypadł w udziale niemieckim osiedleńcom. Toteż wyzwolenie swoje święcił Toruń wyludnionymi przez Reichs- i Volksdeutschów ulicami i radosnym łopotem flag narodowych, które w okrach swych mieszkań wywiesili stosunkowo nieliczni polscy mieszkańcy miasta. Niemcy przywrócili Toruń w arsenał i twierdzę. Miał tu rozgorzeć bój o każdą dzielnicę miasta, o każdy blok budynków i każdy dom mieszkalny. Ale obawa przed okrążeniem sparaliżowała możliwości obronne garnizony. Opuszczenie Torunia przez Niemców miało wszelkie cechy paniki. Uciekający porzucili na ulicach miasta nie tylko ogromne zapasy broni i amunicji, ale i sterty mundurów, które w pośpiechu zamieniali na cywilne ubrania. Pomogły fortyfikacje obronne, rowy przeciwczołgowe i pracowicie wzniesione barykady. Ani jeden strzał nie padł z opancerzonych strzelnic. Miastem. Na dawniej wyzwolonych polaciach kraju Polski Związek Zachodni organizuje masowy powrót wysiedlonych przez Niemców mieszkańców Torunia. Ziemie zachodnie na nowo staną się bastionem polskości. Reduta niemieckiego oporu w Wielkopolsce. Śródmieście miasta zamienione w kupę ruin. Tu Niemiec bronił każdego domu, strzelał z zawęgła każdej ulicy. Wyparte z miasta oddziały ukryły się za grubymi murami poznańskiej cytadeli. Garnizon poznański raz jeszcze dał się zwieść oszukańczym depeszom Himmlera, który zapewnił, że odsiecz nadchodzi, a ofensywa sowiecka została ostatecznie zahamowana. Niemcy bronili się zaciekle. Dopiero 23 lutego, po huraganowym obstrzale artyleryjskim, wspartym nalotami bombowców sowieckich, garnizon poznański wywiesił białą chorągię. Oto niedobitki 25-tysięcznej załogi.
dowódca garnizonu, generał Mattern. Ostatnia defilada niemiecka w Poznaniu. Wróciła na ulicę wielkopolskiej stolicy. Wolność staje się krwią i ciałem z życia narodowego. Powstaje polska organizacja państwowa. Polski milicjant obejmuje opróżniony przez Schutzmana posterunek na skrzyżowaniu ulic. Polskiej gazety. Odbudowy ogarnia wszystkie dziedziny życia. Te dzieci nigdy nie widziały polskiej szkoły. Blisko 6 lat polskie nauczanie wegetowało w podziemiach konspiracji. Dziś szkoła polska święci triumfalny powrót do budynku, w którym przez cały czas wojny dzieci niemieckie uczyły się pogardy i nienawiści do wszystkiego, co polskie. Taka jest wolność, którą armie demokratyczne niosą światu na swych sztandarach i na swych bagnetach. Obóz koncentracyjny pod Poznaniem. Miejsce kaźni patriotów wielkopolskich. Jak wszędzie, na drogach niemieckiego odwrotu beczki z benzyną, zwęglone zwłoki więźniów, niezamiecione ślady niemieckiego bestialstwa. Tu więziono zakładników. Torturowano. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej wymordowano wszystkich. Wszędzie na drogach niemieckiego odwrotu tłumy kroczące za trumnami męczenników. Nadszedł czas wolności, czas żałoby, czas zemsty. Tak żegnał Poznań swoich synów, zamordowanych przez niemieckiego barbarzyńcę.
pożegnała swych synów, wódź. Przeklinam Niemców za pohańbione człowieczeństwo, za to, że idą bez buntu, za pychę, za okrucieństwo niestyle i zawzięte, za kłamstwa, za czyny zdradzieckie. Wszystko, co jest niemieckie, niech będzie na wieki przeklęte!